ktoś powie, no za proste. Umysł człowieka jest skomplikowany i dlatego też Bóg nie dałby nam aż tak prostego rozwiązania. Nawet dla dzieci przygotował tę ofertę zbawienia. To jest zbyt wspaniałe, żeby mogło być możliwe. Kornelia Chojecka, witam Państwa w programie Którędy do Nieba w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio w Lublinie oczywiście pastor Paweł Chojecki, witam Cię serdecznie. Witam Cię również, witam Państwa. I jak co środę Jerzy, były ksiądz. Witam. Ja również witam wszystkich niezmiernie serdecznie. Witamy oczywiście Was, naszych widzów i dziękujemy Wam, że jesteście dzisiaj z nami. Zachęcamy Was do dyskusji już teraz na czacie. Dzisiaj temat taki, można powiedzieć, kościelno-religijno-polityczny, bo Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Lublinie 7 września powiedział, że poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm, ale niedawno do tej wypowiedzi odniósł się prymas Polski, Wojciech Polak, który odciął się publicznie od tych słów Jarosława Kaczyńskiego i powiedział, że nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce, ani w ogóle stanowisko Kościoła katolickiego. Także widać, że mamy spór między Jarosławem Kaczyńskim a prymasem Polski, Wojciechem Polakiem. I na początku do Was pytanie, komu przyznajecie rację? Kto ma rację, Polak czy Kaczyński? Jerzy, były ksiądz. No, dla mnie to nie jest spór z naszego środowiska. To nie dotyczy w ogóle chrześcijaństwa, przynajmniej chrześcijaństwa biblijnego. To jest spór pomiędzy opcją tradycyjną, nazwijmy to, można by to nazwać w pewnym sensie konserwatywną, czyli tym tradycyjnym jeszcze pojmowaniem Kościoła, kiedy Kościół katolicki panował i sobie rościł prawo do zawłaszczania całego życia publicznego, społecznego. To stanowisko jeszcze widać reprezentuje Jarosław Kaczyński. Natomiast prymas Polak prezentuje to środowisko liberalne, też czasami liberalno-lewicowe, które jest charakterystyczne dla obecnej władzy w Watykanie, dla papieża Franciszka. Mnie to osobiście nie dotyczy. Mogę skomentować. Dla mnie ani jeden, ani drugi nie ma racji. O czym mówią? Mówimy tutaj o nihilizmie, ale czego nie ma poza Kościołem katolickim? O jakiej rzeczywistości mówi Jarosław Kaczyński i Wojciech Polak? Jarosław Kaczyński w tej swojej wypowiedzi, ona jest troszkę dłuższa, no powiedział trochę jak taki kiedyś sławny kandydat na prezydenta Białego Stoku, że poza Kościołem nie ma niczego, bo tam rozwinął, co to znaczy ten nihilizm. Nie wiem, czy masz gotowy ten fragment, bo on użył kilku takich obrazowych dosyć określeń, że tam już nie każdy ma niczego. Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła, że poza nim jest tylko nihilizm i ten nihilizm my odrzucamy. Bo nihilizm niczego nie buduje, nihilizm wszystko niszczy, czyli wrogiem jest nihilizm. Że niczego nie buduje i że wszystko niszczy, że tylko Kościół katolicki coś buduje, a wszyscy, którzy są poza organizacją katolicką, no to tylko niszczą i niczego nie budują. To jest przesłanie do Polaków Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj troszeczkę środowiska protestanckie i prawosławne szczególnie no, zaczęły się oburzać, że to jest taka po pierwsze nieprawdziwa, po drugie krzywdząca, po trzecie wręcz dyskryminująca niekatolików wypowiedź polityka, który rości sobie prawo do reprezentowania wszystkich Polaków, chce rządzić, chce wygrać wybory.
Dlatego zaraz w sukurs wyruszył towarzysz Gowin. To jest taka, powiedzmy, bardziej taka liberalna część, no już nie powiem jaka część ciała pisowskiego. I on jest wysyłany właśnie do tego typu misji. On kiedyś był w Platformie Obywatelskiej, także kiedyś tam w Krakowie działał, w takich różnych, tych liberalnych katolickich środowiskach i tak dalej, i tak dalej. No i on został wysłany właśnie na wschód, gdzieś tam w rejon Podlasia i obiecał zaraz pieniądze prawosławnym i zdradzieckim protestantom, myśląc, że w ten sposób jakoś przykryje tą łapówką na Chrześcijańską Akademię Teologiczną, założoną przez komunistów w 1954 roku, żeby nie było jakichkolwiek złudzeń, że z chrześcijaństwem ciekawe, ona ma czy to jest przypadek, wiele wspólnego. Tutaj Bóg pod prąd mówimy o budowie pierwszego w Polsce chrześcijańskiego uniwersytetu, a tutaj Jarosław Gowin mówi o dodatkowych pieniądzach dla chatu. Przypadek? Moim zdaniem tych przypadków nie ma. Ale wracając do sprawy, kto ma rację, bo tak naprawdę no, z perspektywy katolika, w Polsce jest większość katolików, komu przyznać rację, co tak naprawdę Kościół katolicki? No tutaj przede wszystkim mówimy o zbawieniu, bo to jest program, który w tym akurat sporze nie ma zbawienia ani w Kościele katolickim, ani w tej przestrzeni, którą Jarosław Kaczyński tak brzydko określił nihilizmem. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, a Jego nie ma ani w Kościele rzymskokatolickim, ani w tym nihilizmie. Także tu trzeba pokazać całkiem inną rzeczywistość. Nikt nie ma racji, zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Wystarczy, że do Niego osobiście zawołasz, uznając swoją grzeszność, tak jak ten łotr na krzyżu, mówi, dla mnie nie ma już żadnej szansy, Panie Jezu, wstaw się za mną, gdy będziesz u Ojca. I wtedy Jezus odpowiada, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Jezus dzisiaj powiedział, że stoi i kołacze do twojego serca. Dobija się przez różne sposoby, myśli, przez Ducha Świętego, przekonuje cię, że z powodu grzechu zasługujesz na potępienie, a On chce ci dać ratunek, czyli zbawienie. I mówi, oto stoję u drzwi. Możesz sobie sprawdzić, Księga Apokalipsy, 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ale ja nieraz miałam takie doświadczenia w dyskusji z katolikami, że oni słysząc właśnie Ewangelię, którą przed chwilą zaprezentowałeś, mówią, no ale my wierzymy w to samo, tylko my jesteśmy w Kościele katolickim, bo to jest wiara naszych ojców. I też tak jak w te tony uderzał Jarosław Kaczyński, że Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej. Czym mówiąc, atakując w tym momencie Kościół katolicki, nie odrywamy Polaków od tożsamości narodowej. Jerzy, były ksiądz. No to jest bardzo problematyczna kwestia. Gdybyśmy przestudiowali historię, to okaże się, że Kościół katolicki, a zwłaszcza polityka Watykanu, bardzo źle przysłużyła się suwerenności narodowej. Przecież chyba 5 królów zostało ekskomunikowanych w newralgicznych momentach historii. Nie mówiąc już o współczesnych czasach, o roli Kościoła katolickiego. Jest to pewien mit, pewna legenda wytworzona, że Polska zawsze wierna Kościołowi i Polska z Kościołem, a Kościół z Polską. To jest pewna zbitka myślowa, pewien mit, który jest powtarzany, który się utrwalił, ale on niewiele ma wspólnego z faktami. Jeżeli uczciwie przestudiujemy historię, zobaczymy, że tak naprawdę to jest oparte na pewnych epizodach, które miały miejsce. A głównie ma to podstawy w zaangażowaniu duchowieństwa niższego szczebla, w ich często porywie i takiej postawie patriotycznej. Natomiast historycznie im wyżej, tym gorzej było, prawda? Bo to wyżej to są politycy po prostu, którzy zawsze w jakimś momencie mają swoje interesy i uprawiają politykę.
podobnie jak w wojsku całkiem. Generałowie to są politycy. Więc nie bądźmy naiwni, to nie żadni duchowni, prawda? To jest polityka. Więc czy odrywamy Polskę od patriotyzmu? Polska gdzie indziej musi szukać swojej tożsamości. O wiele głębiej, u źródła. Nasza odnowa, kiedy byłem w kościele katolickim i którą zakładaliśmy sobie, naszymi aspiracjami było powrót do źródeł, nie opieranie na autorytetach ludzkich, nie nawet na papieżu Janie Pawle II, który wtedy był i był potężnym autorytetem na całym świecie. Wiedzieliśmy, że to wszystko jest czasowe i to wszystko jest bardzo złudne i kruche. Dzisiaj widzimy, jak te wszystkie ludzkie autorytety lecą na łeb, na szyję. Prawda? Wystarczyłoby ujawnić te dane historyczne, które już są. Wystarczy, że one by zostały nagłośnione i by legły wszystkie autory. No bo tak jest człowiekiem. Prawda? Nikt nie jest doskonały. Nie był doskonały kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, nomen omen. Można by wiele innych słów i wiele zdań wypowiedzieć na ten temat. Wielokrotnie przywoływane porozumienie z 1950 roku. To jest zdrada narodu polskiego, a zwłaszcza zdrada żołnierzy niezłomnych, wyklętych przez Kościół katolicki w tym porozumieniu. No a później cały udział biskupów w tak zwanym okrągłym stole. Następna zdrada ideałów solidarności i zdrada Polaków, którzy zostali oszukani, którzy w następstwie tego później zostali okradzeni. To, że dzisiaj jest tak, jak jest, to jest efekt tamtej zdrady, tych porozumień, pseudoporozumień, bo to przecież był scenariusz pisany przez służby, a reżyserowany przez Jaruzelskiego i przez Kiszczaka. Więc o czym my tu mówimy? Roda? To jest... Tożsamości trzeba szukać w Biblii, roda, u źródeł i w związku z osobą, żywą osobą Jezusa Chrystusa. Tyle. Dziękujemy bardzo za ten taki rys historyczny. Rzeczywiście widać, że w kilku punktach przynajmniej można udowodnić, że Kościół katolicki wcale nie był zawsze z narodem polskim, ale wręcz przeciwnie. Dziękujemy, to były słowa byłego księdza, ale widać, że Jarosław Kaczyński no, też w tym okresie przedwyborczym no, ciągle opiera się na tym micie. No, ciekawe, że te bardzo kategoryczne słowa powiedział w Lublinie, nie? Co jest cechą charakterystyczną Lublina. No, że tu właśnie stąd nadaje telewizja Idź Pod Prąd, która trzęsie tymi zgniłymi fundamentami duchowymi Polski. Stąd on kolejny tak... przypadek. Oczywiście, że przypadek, chcąc jakoś tutaj tych katolików czy pisowców lubelskich jakoś tak wesprzeć, no takie powiedział ahistoryczne brednie o roli Kościoła katolickiego w Polsce. Jarosław Kaczyński jest, zdaje się, z wykształcenia socjologiem czy coś takiego. No to powinien się przynajmniej troszeczkę otrzeć o historię Polski. Zdaje się, że jest nawet doktorem tam czegoś. Nie pamiętam, czy prawa jakiegoś, doktor czy lewa. Prawa czy... to Lech Kaczyński, zdaje się. Aha, to, no to ten Jarosław może tam czego innego, no ale coś tam na uczelni jakiejś robił i nauki humanistyczne się otarł. No to powinien coś powinno docierać. Znaczy, myślę, że on po prostu skłamał na życzenie polityczne, na zapotrzebowanie polityczne. Przyjechał do Lublina. Lublin telewizją Idź Pod Prąd słynie. No to tak chciał tu umocnić czy pokazać ten głos z Lublina, że tylko Kościół rzymskokatolicki dał Polsce fundament moralny. To jest bzdura ahistoryczna, bo jeśli już mówimy o tym chrześcijańskim dziedzictwie, to czy chrześcijańskiej moralności, no to pierwsi do Polski przynieśli ją misjonarze kościoła prawosławnego, kościoła tam wschodniego, tak zwanego Cyryl i Metody. To oni przed chrztem Polski już tu byli i głosili prawdy moralne. Co oni konkretnie głosili, tego do końca nie wiemy, nie ma
zbyt dużo świadectw pisanych, ich jakichś listów i tak dalej, ale wiemy, że tu byli, są świadectwa historyczne, nikt temu nie zaprzecza, nie słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński odżegnywał się od prawdy o Cyrylim i Metodym, którzy tu jako pierwsi dotarli z Biblią i to oni, można powiedzieć, pierwsi dali ten chrześcijański fundament moralny. Ja nie wiem, czy oni głosili to, co my, o zbawieniu, ale na pewno, jeśli chodzi o moralności chrześcijańskiej, no to daleko, bo długo jeszcze Kościół nie odchodził zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie od moralności chrześcijańskiej, także można powiedzieć, że dziedzictwem polskim, dziedzictwo polskie wyrasta od Cyryla i Metodego w tym chrześcijańskim znaczeniu. Później można powiedzieć, że Rzeczpospolita była, można powiedzieć, takim tyglem, czy bardziej obszarem, gdzie razem mieszkali zarówno katolicy, jak i prawosławni, także odrzucenie dziedzictwa prawosławia przez Jarosława Kaczyńskiego, nie wierzę, że zrobił to świadomie, znaczy nieświadomie, nie? Bo on ma wiedzę historyczną i wie o wkładzie... Po prostu zdefiniował dobrego Polaka, że dobry Polak to katolik. Wkładzie prawosławia w historię Polski i mówię tu od Cyryla Metodego praktycznie po dziś dzień. Dalej, kolejny komponent, który pojawił się na ziemiach polskich bardzo wcześnie, już świadectwa są, że w XI wieku, a być może wcześniej, to jest komponent żydowski. Oczywiście tu nie chodzi o dziedzictwo chrześcijańskie, ale jeśli chodzi o Stary Testament, o moralność biblijną, no to Żydzi też ją przecież i wyznawali, i głosili, i prezentowali w swoim życiu. Wejdę w słowo, że prymas Polak te słowa, ten sprzeciw wobec Jarosława Kaczyńskiego wypowiedział właśnie w Muzeum Historii Żydów Polskich. No tak, no bo to jest policzek w kierunku tych obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, bo on powiedział, że oni są w strefie nihilizmu, no albo, że byli katolikami, a przecież Żydzi nie byli katolikami. Ale to no też środowiska lewicowe mówią, że takie słowa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, są sprzeczne z polską konstytucją, ale widać, on po prostu nie przejmuje się. No to tam, czy tam się przejmuje, czy nie, no plecie jeszcze... głupoty, bo jak Bóg kogoś chce pokarać, to co robi? Rozum mu odbiera, akurat w Lublinie mu odebrało, no pomyślcie dlaczego. To teraz chciałam na chwilę odejść od prymasa Polski Jarosława Kaczyńskiego i zapytać was, co tak naprawdę Kościół katolicki mówi na temat tego, czy trzeba być członkiem Kościoła katolickiego, żeby pójść do nieba. Jerzy, były ksiądz. No tak, taka jest oficjalna nauka, taka jest doktryna Kościoła katolickiego, że zbawienie jest możliwe tylko w Kościele i przez Kościół, dlatego chrzci się niemowlę i to jak najszybciej, żeby dostało się do nieba, było pewne, że będzie zbawione, nawet w zagrożeniu, prawda, przestrzegają, jest to taka praktyka tradycyjna, chrzci się dziecko w każdej sytuacji. Sobór Watykański II wprowadził tutaj pewne rozszerzenie pojęcia Kościoła. Przedtem był Kościół stricte, ten katolicki, hierarchiczny, no a Kościół, Sobór Watykański II w latach 60. poszerzył to poprzez pokazanie takich kręgów, że w tym pierwszym obszarze, najściślejszym, jest stricte ten hierarchiczny Kościół katolicki, no ale w szerszym sensie również w jakiś sposób należą do Kościoła już teraz wcześniej nazywani heretycy, których jeszcze wcześniej palono na stosach, prześladowano, inkwizycja ich prześladowała, no w latach 60. zostali nazwani braćmi odłączonymi, no więc oni też należą do Kościoła. No dalej wszyscy, którzy wierzą w jednego Boga, a nawet w pewnym sensie wszyscy ludzie, którzy w ogóle Boga uznają. Więc to rozszerzenie idzie takie daleko, daleko. Dzisiaj jest to bardzo wygodne tej opcji globalistycznej, która... To został stworzony wtedy ten grunt pod globalizację i ekumenizm, czyli
połączenie wszystkich religii w jedną światową religię. Czyli tak... A tak naprawdę biblijnie zbawienie jest możliwe tylko w osobie i przez osobę Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś sam indywidualnie, świadomie i dobrowolnie zwróci się do Niego, to podejmie decyzję po prostu, decyzję osobową, nie jako akt religijny, jakiś akt strzelisty, bo komuś coś strzeli w pewnym momencie w głowie coś. Nie, świadomie, w pełni dobrowolnie człowiek musi na poważnie zawołać do Boga: Boże, ratuj, bo przecież co, jaki sposób sam mogę się zbawić, uratować? To jest niemożliwe. Nic nie jest w stanie mi pomóc. Dokładnie tak jak pastor Paweł powołał się na tego łotra na krzyżu. Wszyscy jesteśmy w tej samej jednej sytuacji. Amen. Dziękuję bardzo. Z tego, co na początku Pan mówił, to rzeczywiście ta nauka Kościoła katolickiego na temat zbawienia jest trochę trudna do wychwycenia, bo z jednej strony mamy te zasady kościelne, tutaj też na slajdach, że nie ma zbawienia poza Kościołem. Na Soborze Laterańskim w 1215 roku uchwalono, że jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt w ogóle nie może być zbawiony, ale tak jak później Pan wspomniał, ta nauka się zmienia, także trudno się oprzeć. Nie wiem, czy pamiętasz taki wywiad z jednym z potomków Mahometa, nie pamiętam, czy 14, czy którymś, taki jeden z naszych gości, Pers z pochodzenia, muzułmanin z pastorem Saidem Abedin. Chciał kiedyś zamordować pastora chrześcijańskiego, który właśnie głosił Ewangelię w Iranie, no i wtedy coś w nim pękło i zawołał do Jezusa Chrystusa: Jezu, zbaw mnie. I gościliśmy go w naszej telewizji. On mówił, że muzułmanie mają takie jak gdyby dwie wersje islamu. Pierwsza wersja eksportowa, czyli kiedy są gdzieś w mniejszości, kiedy chcą się całemu światu pokazać, który jeszcze nie jest muzułmański, to mówię: nie, my jesteśmy religią pokoju, my muchy nie skrzywdzimy, my tylko miłość, tylko dobro tylko dla Boga i tak dalej, nie? No a potem jest ta prawdziwa wersja islamu, czyli albo będziesz muzułmaninem, no albo docelowo cię zażniemy. No najpierw będziesz tam tylko pod ludziem, będziesz płacił podatek i będziesz miał zakaz posiadania broni i jeszcze różne ograniczenia. Będziesz takim podczłowiekiem w naszym państwie. To w Europie też ćwiczyli, na przykład Serbowie byli przez bardzo długo, Węgrzy, Słowacy byli pod panowaniem islamskim. Wiedzieli, że byli jako chrześcijanie obywatelami drugiej kategorii, no a jeśli się nie spodobali, no to mogli być już poza kategorią, czyli ich mordowano, nie? To jest ta prawdziwa twarz islamu. I podejrzewam, że, nie podejrzewam, tylko widzę, że w katolicyzmie jest dokładnie to samo. Rzeczywiście większość zdecydowana katolików, księży, biskupów uważa na przykład nas za sektę, którą trzeba zwalczać wszelkimi, nawet bardzo niegodziwymi, kłamliwymi. Pokazywaliśmy, jak ten biskup lubelski, jak on się tam nazywa, Budzik, no to on właśnie taki paszkwil tu mówił, że my zwiążemy zbawienie z przynależnością do naszego kościoła. Jakieś takie brednie gazetka pokazywaliśmy biskupa Budzika, która taki kłamstwo na bezczela prezentowało. Także mówię, sięgają do bardzo niemoralnych metod. Nienawidzą nas szczerze. Oczywiście tam o zbawieniu to nawet nie pomyśl. I to jest to jądro katolicyzmu, zresztą związane, tak jak powiedział Jurek, z tym pośpiesznym chrzczeniem niemowląt, żeby je włączyć do kościoła, żeby miały zbawienie, bo chrzest w ramach katolicyzmu niemowlęcia włącza go do kościoła i daje mu życie wieczne. Takie są te zaklęcia wypowiadane podczas tej liturgii chrztu. A na zewnątrz dzisiejszy ten kościół Franciszka, on mówi: nie, to już nawet ateiści, bylebyś był tylko dobrym człowiekiem, wszyscy razem, pełnym gazem, czyli gołodupki, hop do kubki, no bo to już jest komunistyczna ta wersja katolicyzmu. Jeszcze tylko jedno zdanie. Kiedy ta wersja kiedyś zwycięży, i o tym mówi Księga Apokalipsy, możecie sobie zobaczyć, bo ta wersja tego kościoła światowego, o której Jurek zaczął mówić, ona się skończy. Rzeczywiście kiedyś w przyszłości, kiedy Jezus zabierze swój prawdziwy kościół, skończy się triumfem tego kościoła międzynarodowego.
międzyreligijnego. I on obwoła Bogiem wcielonym antychrysta. I wtedy każdy, kto nie odda czci antychrystowi, czyli nie włączy się do tego kościoła antychrysta, będzie zabity. To znowu kiedyś będzie przymusowe, tak jak w czasach inkwizycji. Skoro wspomniałeś papieża Franciszka, to teraz poprosimy klip, który papież Franciszek nagrał w styczniu 2016 roku. Hasło takie przewodnie to wierzę w miłość. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Wierzę w miłość, czy nie jest to piękne hasło, które głosi papież Franciszek? Może rzeczywiście Kościół katolicki się zmienia, otwiera się na nowe religie, mówi, że wszystkie religie są równe. Może to są szczytne idee i nie powinniśmy tak bardzo krytykować papieża Franciszka. Jerzy, były ksiądz. Tak, to jest bardzo popularne i nawet szeroko akceptowalne. Jeżeli ktoś nie zna Boga Biblii, bo nie czyta Biblii jako Słowa Bożego, no to trudno się dziwić, że będzie go chwytało za serce albo będzie mu podobało się takie stanowisko. Jest jedna droga, jeden Bóg, obojętnie jak go nazwiemy, wszyscy razem przecież możemy, tylko że to nie ma nic wspólnego z prawdą. To jest lekceważenie obraza żywego Boga, który objawił się i swoje objawienie czarno na białym pozostawił spisane no po prostu w Biblii. Pastor Paweł Chojecki. Ja chciałem się odnieść do takiego pojęcia jak wiara ojców, bo tu mamy do czynienia z takim zderzeniem jak gdyby dwóch kierunków. Jeden to jest ten kierunek, który Jarosław Kaczyński pokazał, takiego, tego, jak to Jurek powiedział, tradycyjnego, takiego obwarowanego, zamkniętego katolicyzmu, który twierdzi, że tylko zbawienie jest w ich organizacji, a poza ich organizacją nie ma zbawienia. No tak Świadkowie Jehowy twierdzą, no katolicy tak twierdzą, my mówimy, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie i nie ma to związku żadnego przyczynowo-skutkowego z członkostwem ani w naszym, ani w żadnym innym kościele. Wybór kościoła jest wybiorem wtórnym, czyli najpierw jest zbawienie człowieka, a później on wybiera jakiś kościół. Także nie można mówić, że to, co się dzieje potem, wpływa na to, co było przedtem, czyli najpierw musisz załatwić swoją sprawę bezpośrednio, bez naszego pośrednictwa z Jezusem Chrystusem. My cię tylko podprowadzamy, kierujemy ci, mówimy ci, gdzie jest zbawienie, czyli to jest ten przeszły Kościół, wiara ojców i wielu katolików mówi, no ale jak ja mam was posłuchać, jak ja mam pójść, zacząć czytać Biblię i odrzucić to, co do tej pory wierzyłem, co moja rodzina, przecież to wiara ojców, nie? A z drugiej strony jest ten nowoczesny Kościół, który już absolutnie zrywa z tą wiarą ojców, czego dowodem jest to, że arcybiskup Polak skrytykował, odciął się, poniżył Jarosława Kaczyńskiego. Mamy publicznie. Mamy dwa kościoły katolickie w Polsce? No tak, tak. One ze sobą
w pewnym sensie żyją w symbiozie, bo jeśli tylko nazywa katolickimi i chodzą na msze jedni i drudzy, choć wierzą całkowicie przeciwnie, to mogą dalej funkcjonować w ramach tego systemu, ale dalej zarówno cechą tej wiary ojców przeszłej, jak i tej wiary nowoczesnej jest wiara ludzka, wiara w wymysły człowieka. I przeczytam wam dwa zdania z księgi Ezechiela, które dla ludzi, którzy albo są w tym jednym ludzkim porządku, tej wierze ojców, albo w tym nowoczesnym ludzkim porządku Kościele Franciszka, powinni sobie to wziąć do serca. To jest 20 rozdział księgi Ezechiela od 18 wersetu. I rzekłem do ich synów na pustyni. To mówi Bóg. Nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw i nie kalajcie się ich bałwanami. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. Masz do wyboru. Wiarę ojców albo przyszłą wiarę Franciszka, ale dalej to jest wytwór ludzki. Tak, spójny ze sobą. To są i prawa, i sposoby, i liturgia jest do tego, i jest jakieś wierzenia są, ale wszystko jest to wytwór ludzki. Nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw i nie kalajcie się ich bałwanami. Dlaczego? Bo ja, Pan, jestem waszym Bogiem, a nie wasz ojciec, matka czy papież Franciszek. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Tutaj taka ciekawostka, no tutaj mówi pastor takie rzeczy do katolików, ale też katolicy dziennikarze, jak Paweł Lisicki, naprawdę takie odważne słowa przeciwko temu nowoczesnemu kościołowi katolickiemu wypowiadają. W Sensie TV Paweł Lisicki, co mają zrobić katolicy w sytuacji, w której dokument zawierający moim zdaniem jawne zaprzeczenie nauki chrześcijańskiej jest podpisany przez papieża i jest podstawą działania Najwyższego Komitetu do Spraw Braterstwa Ludzkiego. I rzeczywiście w tym programie W Sensie TV tak Paweł Lisicki kończy ten program takim wezwaniem. Mówi, że prawda się obroni, prawda zwycięży i powołuje się na list do Galacjan, na pierwszy rozdział, który mówi, że kto głosi odmienną Ewangelię niż była wam zwiastowana, niech będzie przeklęty. I tutaj pytanie do was, jak myślicie, jak dalej potoczą się losy tych konserwatywnych katolików w Polsce, no w Polsce ich jest bardzo dużo, porównując do innych krajów, czy oni rzeczywiście zostaną wierni Kościołowi katolickiemu, czy jednak pójdą za prawdą? Jerzy, były ksiądz. No już mówiłem, wypowiadałem się na ten temat kiedyś. Moim zdaniem ich los jest przesądzony, ponieważ to jest system, struktura centralistycznie zarządzana, hierarchiczna i ostatecznie wszystko tej hierarchii zostanie podporządkowane. Zwłaszcza, że centrala ma czas, żeby umacniać się i umocnić swoje wpływy. Są nowe nominacje kardynałów. Proszę zauważyć, że z Polski żaden biskup nie został mianowany kardynałem. To znaczy został arcybiskup Konrad Krajewski. No ale to jest przyboczny człowiek właśnie Franciszka, natomiast żaden z biskupów diecezjalnych, a tu tradycyjnie przede wszystkim zawsze Kraków miał kardynała, Polska została w tym sensie pominięta. Jest to czytelny, jasny znak dla biskupów w Polsce, dla co bardziej zorientowanych katolików w Polsce, że takie konserwatywne postawy nie są mile widziane. Tutaj arcybiskup Polak się wychyla, bo on był zawsze znany z tej postawy. Nigdy nie ukrywał jej. Na chwilę trochę przymilkł, ponieważ z jakichś powodów ta opcja konserwatywna po wystąpieniu arcybiskupa Jędraszewskiego jakby wzięła górę. Musiała większość stwierdzić, że w tej chwili to im się bardziej opłaca, dlatego wyciszono tamtą stronę liberalną.
No ale arcybiskup, prymas Polak i na pewno nuncjusz apostolski w Polsce tutaj pilnują sytuacji, żeby ona za daleko nie zabrnęła. No, w odpowiednim momencie tutaj prymas karci, napomina, prostuje Jarosława Kaczyńskiego. No także wszystko pod kontrolą jest centrali. Oni już mają sprawdzone metody, żeby kontrolować i odpowiednio ten proces poprowadzić. Z Radiem Maryja też sobie poradzą. Zobaczycie. To mówi Jerzy, były ksiądz. Zobaczymy, jak będzie. Do pastora Pawła Chyckiego pytanie. Co byś powiedział dzisiaj takim redaktorom katolickim, jak na przykład Paweł Lisicki, którzy widzą zdradę papieża Franciszka. Oni coraz głośniej o tym mówią. Co ty byś dzisiaj im powiedział? No, po pierwsze, nie tak głośno. Mówią w kategorii jakichś domysłów. Widać, że są dalej tchórzami intelektualnymi i brak im odwagi, żeby powiedzieć, że to jest kościół diabła, że kościół katolicki jest kościołem przeklętym. Zobaczcie, on tylko zacytował apostoła Pawła, ale zostawia tych swoich czytelników czy słuchaczy w niewiedzy, co mają robić, bo no wiecie, zacytowanie Pisma Świętego, no jeszcze zapewne go nikt w kościele czy z telewizji, czy tam go nie wyrzucą. No ale powiedział cytat, jeśli ktoś głosi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty, a wcześniej jedzie na papieża Franciszka. No to trzeba powiedzieć, z tego tekstu wynika, że papież Franciszek jest przeklęty, ale on nie ma jaj, żeby to powiedzieć. Oni nigdy nie powiedzą czegoś, co by zagroziło ich pensji. Tyle w temacie. To jeszcze na koniec chciałam przejść trochę do tego, co mówi Biblia na temat Kościoła jako organizacji właśnie. Jakbyście mogli w ogóle zdefiniować, czym jest Kościół według Biblii? No, moje pytanie, daremnie tam szukać opisu jakiejś instytucji, a na pewno w dzisiejszym współczesnym wydaniu jako międzynarodowej korporacji, potężnej organizacji hierarchicznie zarządzanej. Jezus nie stworzył żadnej organizacji, a już na pewno hierarchicznie w ten sposób zarządzanej. Nie ustanowił Piotra, nie dał mu kluczy do królestwa. Pastor Paweł Chłoniecki nauczanie czy studium biblijne kiedyś poświęcił na ten temat, pamiętam, jakie to klucze dał Jezus Piotrowi. Nie są to klucze od Kościoła. Jezus nikomu nie oddał władzy nad Kościołem, żadnemu człowiekowi. Klucze są do Królestwa Bożego i pozostaje zanalizować, na czym to Królestwo polega i czym ono jest. Natomiast Kościół jest założony przez Jezusa, jest jego własnością, a Jezus jest jego fundamentem, jest jego głową i nic tu ludziom. Ci, którzy są powołani, mogą tylko w nim służyć pokornie i podlegają ścisłej ocenie samego założyciela Jezusa Chrystusa. Skąd to wiemy? Otóż z początku ostatniej księgi Apokalipsy, z tak zwanych listów do siedmiu kościołów. Jest tam przykładowo podanych siedem kościołów, różna sytuacja tych kościołów i Jezus osobiście sam dokonuje oceny stanu moralnego, duchowego tych kościołów i napomina je. Tylko dwa kościoły, które wychodzą z tej oceny pozytywnie, reszta kościołów zostaje bardzo przywołana do porządku i wszystkim zostaje, tym pozostaje pozostawiona ta alternatywa. Jeżeli nie skorygujesz tego, jeżeli się nie nawrócisz, po prostu zlikwiduje cię. Zgaszę ten świecznik. Nie będzie go. To jest przesłanie dla każdego kościoła lokalnego i do każdego, kto w nim posługuje. Wszyscy podlegamy bardzo wnikliwej, ścisłej ocenie samego założyciela. Specjalnie ludzi nie potrzebujemy do tego. Odnośnie tego, co pan wspominał, kto jest głową Kościoła, to po programie pokażemy wam fragment sondy przeprowadzonej przez redaktora Iwana Belostenkę. Bardzo ciekawa, a temat, kto ma klucze do Kościoła, jest poruszany również w najnowszej książce pastora Pawła Chyckiego, W
trudne wersety. Gorąco Wam polecam. Jeszcze Ciebie poproszę o odpowiedź na to pytanie, no, co Biblia mówi na temat Kościoła? Czy to jest organizacja, czy to jest wspólnota? Bardzo trafnie Jurek pokazał przykład tych 7 kościołów. Zobaczcie, w Biblii nie ma jednego kościoła. Jest 7 kościołów bezpośrednio zarządzanych przez Jezusa Chrystusa. Wcześniej, możecie to sobie sprawdzić, 2, 3 rozdział, tam wszystkie te kościoły się pojawiają i do każdego z nich przychodzi osobiście Jezus Chrystus, bez żadnego swojego wikarego, bez żadnego swojego namiestnika i tak dalej. Tylko każdym z tych kościołów Jezus się osobiście opiekuje. To jest kontynuacja tego, co znajdujemy już w Dziejach Apostolskich. Apostoł Paweł, kiedy spotyka się z biskupami z kościołów w Efezie, rozmawia z nimi i mówi, tłumaczy im, że przyjdą fałszywi nauczyciele. Nawet spośród nich niektórzy ci biskupi się zbuntują i będą odciągać ludzi od Chrystusa. I teraz zobaczcie, 32 werset 20 rozdziału. Co im mówi? No to dam wam papieża i papież się wszystkim zajmie. Nie, a teraz mówi apostoł Paweł, poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Zobaczcie, to właśnie sam Bóg i Jego słowo zostały nam zostawione na straży Kościoła, a nie żaden papież, kardynalskie kolegium, czy jacyś, jakieś inne tam episkopaty, czy coś takiego. Także to jest prosta struktura, jest wiele kościołów lokalnych i tu, jak Jurek powiedział, jak kościół lokalny odchodzi od Jezusa Chrystusa, to upada, koniec, pozamiatane, nie ma, przychodzi następny, to apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian, 11 rozdział 1 listu do Koryntian, 10 werset mówi, zresztą muszą być podziały między wami, czy rozdwojenia w zależności od tłumaczenia, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Także kościoły żyją, fluktuują, jedne się zbliżają do Chrystusa, wtedy idą w górę, inne odchodzą od Chrystusa, wtedy idą w dół, gasną, tak jak powiedziałem, ślad po nich zanika i tak dalej, ale na tej bazie powstał Kościół cesarski, bo Kościół katolicki nie ma z Jezusem nic wspólnego, tylko ma z rzymskim cesarzem. Praktycznie założycielem Kościoła katolickiego jest cesarstwo rzymskie, a nie Jezus Chrystus. Dlatego to jest organizacja hierarchiczna, zbudowana przez podział terytorialny, diecezja. To jest podział administracyjny cesarstwa rzymskiego i tu bym mógł godzinami mówić, wiem, że to nie jest historyczny program. Powiem tylko na koniec, że oprócz kościoła lokalnego istnieje rzeczywiście kościół rozumiany jako ciało Jezusa Chrystusa. Żywy, wieczny organizm. I możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, w jaki sposób wchodzimy do ciała Chrystusa. Czy przez chrzest niemowląt, czy przez sakramenty, czy przez pośrednictwo jakiegoś człowieka. Proszę, niech Słowo Boże przemówi. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. I tutaj ochrzczeni oznacza zanurzeni. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Gdyby dalej poczytać Pismo Święte, kiedy człowiek zostaje zanurzony w Ducha Świętego, właśnie kiedy zostaje umieszczony w ciele Chrystusa, w momencie, kiedy zwraca się Jezu, zbaw mnie. W tym momencie Duch Święty zamieszkuje w jego sercu. W tym momencie człowiek staje się członkiem ciała Chrystusa. Żadna ludzka organizacja, żaden ludzki pośrednik nie jest do tego ani możliwy, ani potrzebny. To możecie sobie też zobaczyć w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, gdzie jasno jest mowa o dzieciach Bożych. W jaki sposób stałeś się dzieckiem Bożym? Nie z woli męża. Nie z woli Kościoła, tylko ze zwrócenia się do Jezusa Chrystusa. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeszcze pytanie do byłego księdza. Krótki apel do katolików. Pan ponad 20 lat temu opuścił Kościół katolicki i czy dzisiaj, jak Panu się żyje bez tego Kościoła? Porzucił Pan wiarę ojców. Co by dzisiaj Pan chciał powiedzieć Polakom? Wie Pani, no żyło mi się różnie po wyjściu. Przeszedłem długi proces transformacji osobowościowej, muszę powiedzieć uczciwie, ponieważ wcześniej 21 lat spędziłem w Kościele katolickim, będąc świadomie, aktywnie zaangażowanym jako młody człowiek. Więc to pozostawia ślad
osobowości, w psychice, we wszystkim. Więc potrzebowałem w moim przypadku bardzo długiego czasu, nazywam to resocjalizacji, czy też oczyszczenia, unormalnienia. Moja żona długo by mogła mówić na ten temat i szereg przykładów, anegdot mógłbym opowiedzieć. Dzisiaj, dzięki Bogu, żyje się coraz lepiej, coraz spokojniej. Ale przeszedłem, można powiedzieć tak, długą, ciemną dolinę w międzyczasie. Natomiast co dzisiaj mogę powiedzieć innym katolikom? Najlepiej uczyć się na czyichś błędach. To jest najtańsza lekcja, ponieważ własne błędy, osobiste błędy są bardzo bolesne i są drogie. Lepiej posłuchać czasami innych i uczyć się na doświadczeniach innych, wyciągać wnioski na czas. Zakończyłbym tym zdaniem, którego użył Piotr, kiedy przemawiał w dniu Pięćdziesiątnicy przed ludźmi zgromadzonymi przed wieczernikiem. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ratuj się, kto może, ponieważ to i wszystko zmierza ku tej kulminacji, o której wcześniej wspomniał pastor Paweł, czyli poprzez Kościół światowy, globalistyczny, który stanie się obrazem, zmaterializuje się w nim obraz nierządnicy, tak? A tutaj użycie każdego porównania pań do towarzystwa jest nieadekwatne i należy przeprosić te panie, ponieważ to będzie twór, który trudno nazwać. To prawdziwe demoniczne wcielenie w formie religijnej. Nikomu nie życzę, żeby tam się znalazł. Szczerze. Ratuj się, kto może. To z tymi przeprosinami do tych pań, no to rzeczywiście taki hashtag dzisiaj rządzi w internecie. Wielka prostytutka. To były słowa byłego księdza. My was zachęcamy do kontaktu z prawdziwym biblijnym kościołem. Kontakt @megakościół.pl. Tak jak mówiłam, po programie fragment sądy, kto jest głową kościoła. A za tydzień porozmawiamy jeszcze o chodzeniu na religię, bo mamy od was komentarze, nowe newsy, także bądźcie z nami za tydzień w środę o 19:30. To był program Którędy do Nieba. Oczywiście jak co tydzień Jerzy Były Ksiądz. Dziękujemy za udział. Dzięki. Dziękuję bardzo. I pastor Paweł Chojecki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kto jest według pani dzisiaj głową kościoła? Franciszek, papież. A kim w takim razie jest Jezus Chrystus? No jest, dlatego Kościół jest święty, że jest w nim Jezus Chrystus. Ale on wtedy jest głową, czy nie? No jest głową, tylko że niewidzialną. Proszę pana... Nie wiedziałam, że jesteście zicłet prąd. To jest sekta. Papież. A nie Jezus? Zależy jakby to ująć. Jeżeli ująć Kościół jako doczesny teraz, jaki mamy tutaj na ziemi, to jakby nie patrzeć papież, a jeżeli patrzeć w wymiarze boskim, to jakby nie patrzeć Jezus. No Pismo mówi, że Jezus. Jezus? A Kościół zbudowany jest na świętym Piotrze. Całego Kościoła? No papież. Nie Jezus? Jezus chyba nie, no raczej papież na ziemi, a w ogólnym sensie no to chyba Jezus, tak. Aha. Papież. A nie Jezus? Jezus był zawsze, więc dlaczego pan pyta dzisiaj? Dzisiaj? To znaczy zależy o czym mówimy, czy o administracji, o funkcjonowaniu, czy... Nie, no głową. No papież administracyjnie. A kim jest wtedy Jezus dzisiaj? Nie, 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 to jeszcze wyżej jest. No, ale głowa jest jedna tylko. Chyba, że jest Hido. Nie wiem. No papież. A nie Jezus? No Jezus też. No ale tak jakby w niebie jest Jezus, a na świecie jest papież, więc moim zdaniem papież. Papież jednak? Tak. A kim jest Jezus wtedy? Jaki ma tytuł? No nie wiem. Ja się... Słaba jestem z religii, przykro mi. Dzisiaj głową kościoła jest papież. A kim jest Jezus? Też głową kościoła, wyższą nad papieżem po prostu. Jejku święty, no myślę, że papież. A kim w takim razie jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Jezusem i On jest naszym Zbawicielem. No, no papież tutaj obsługuje Kościół w imię Jezusa, bo Jezus nie może, bo jest w niebie. Zależy o jaki Kościół chodzi, jeżeli chodzi o wspólnotę ludzi, to papież, a jeżeli chodzi o wspólnotę taką wierzących, to myślę, że tak jak Pan mówi. Jakby Jezus jest w strefie duchowej, a papież jest w strefie materialnej. Ale Kościół jest jeden czy dwa wtedy? Jest jeden Kościół, który łączy wszystkich. Jezusa łączy z ludźmi na ziemi i Kościół nas łączy. Franciszek. Franciszek, ale... A co z Jezusem, kim on jest? Szczerze, nie bardzo w to wierzę. Ale jak papież jest głową, to kim jest wtedy Jezus? Nie głową? Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie też. Papież. A nie Jezus? No, myślę, że nie. A kim jest Jezus wtedy, nie głową? No, Jezus jest istotą, powodem, dla którego istnieje Kościół. Ale główny jakby szef jest papież czy Jezus? Szef? To nie pasuje. Mogę coś pokazać? Tak, poproszę. Czytacie Pismo Święte? Czasem tak. O, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowię ponad wszystkim głową Kościoła. Ponad wszystkim. Czyli Jezus jest głową Kościoła. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Pan wygrał, to dostaje prezencik. Nie, ja dziękuję. To może pani. A dziękuję, Adam.